początku, więc witam bardzo serdecznie i od razu pierwszą osobę, Ewelino Marczak, dzień dobry. Dzień dobry. Zawsze tą pierwszą osobę witam, potem czekamy na 100 osób. Jeżeli pojawi się 100 osób, od razu zaczynam live'a. Dzisiaj mam oczywiście wyjątkowego gościa, zaraz na jego temat powiem odrobinkę, a zresztą od razu może przedstawię. Maciek jest przedstawicielem firmy Grodno, która jest tak moim partnerem strategicznym, czy naszym partnerem firmy Stachurski Sun Energy. To już o tym wiecie, sporo na ten temat mówiliśmy. Tu spróbujemy sobie też wasze komentarze. Będę miał możliwość czytania. Będziemy też dużo rozmawiać na temat tego, co się dzisiaj u mnie dzieje, bo to jest jakby kolejny krok w tym całym moim przedsięwzięciu, w całej tej filozofii, która towarzyszy mi od samego początku i którą w tym roku uskuteczniam, ale zanim to nastąpi, i pozwolisz, że zrobię tak, jak do tej pory bywało, że mam nadzieję, że nie idziemy... Czy nasz obraz jest ok? Czy jesteśmy we właściwą stronę? Bo u mnie jest ok, ale nie wiem. Odwróć kamerę, dobre, teraz. Jak to bywa, że tak się wyrażę w czasie transmisji na żywo? Różne sytuacje się zdarzają, ale jesteśmy już. Bardzo dobrze. Witamy was jeszcze bardzo serdecznie. Widzieliście, że niektóre osoby czasami zarzucają mi, że Jacek, ty chyba to czasami kombinujesz i chyba nagrywasz, potem odtwarzasz, nie? Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy tu u mnie na spotkaniu, na żywo. Tak jak jeszcze raz pozwolę sobie przedstawić, Maciek z firmy Grodno. I dzisiaj będzie sporo informacji na temat kolejnego kroku mojego, jeżeli chodzi o przejście na słoneczną stronę mocy, dlatego że kiedyś informowałem was o tym, że są cztery filary tego właśnie mojego przejścia na słoneczną stronę mocy, czy naszego wspólnego przejścia, szczególnie mówię o firmie Stachurski Sun Energy i oczywiście mojego, czy naszego partnera strategicznego firmy Grodno. I jednym z takich filarów jest zadbanie o to, aby gospodarstwo domowe było zasilane także z odnawialnych źródeł energii, szczególnie tutaj zwracam uwagę na słoneczną energię. I dzisiaj w moim obejściu, w moim gospodarstwie domowym jest ekipa firmy Grodno, która realizuje właśnie projekt i będę na ten temat i będziemy dzisiaj wam na ten temat troszeczkę mówili, ale zanim to nastąpi, zawsze robię coś takiego, że witam się ze wszystkimi, życzę im wspaniałego dnia, wyjątkowego, udanego dnia. Dzisiaj razem życzymy wam udanego dnia, niech wszystko dzisiaj potoczy się tak, jak ma potoczyć. Będziemy także czytać wasze komentarze i na bieżąco, mam nadzieję, będziecie także zadawać nam pytania. Maciek na tyle, na ile będzie mógł, chętnie udzieli wam odpowiedzi. Ja także postaram się gdzieś tam, być może, jeżeli te pytania będą także dotyczyły mnie, będę też wam na te pytania odpowiadał, ale przywitajmy się. Karola, witam serdecznie z Wronek. Ja także pierwszy raz mam pozdrowienia, już dzisiaj mogę mówić, mamy pozdrowienia z Wronek. My was także pozdrawiamy, życzymy wam wszystkiego dobrego. Cała nasza załoga, cała nasza drużyna, wszyscy po prostu, którzy jesteśmy skupieni wokół naszej takiej społeczności, nazwijmy, nazwanej słoneczną stroną mocy. Pozdrawiamy was, życząc wam po prostu wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zauważcie, co się dzieje. Kilka dni temu jeszcze, kiedy patrzyłem na doniesienia odnośnie pogody, prognozy pogody, no powiem wam szczerze, że nie było najlepiej. No, nie ukrywam, że troszkę byłem zaniepokojony, ale jednak jak się okazuje, poniedziałek, wtorek, środa, po prostu jest kapitalnie, jak widzicie, jest piękne niebieskie niebo. Jeszcze dzisiaj rano było trochę chmurek, zwracaliśmy na to uwagę, teraz jest po prostu piękne niebo. Tak. Idealna pogoda do tego, żeby montować instalację fotowoltaiczną na twoich dachach. Instalacja zaczęła się wczoraj, dzisiaj tą instalację kontynuujemy. Mam nadzieję, że pokażemy kilka zdjęć z samej góry, z modułów fotowoltaicznych i opowiemy wam dzisiaj trochę więcej właśnie o fotowoltaice. W ciągu dnia także będą relacje takie krótkie na stories, tak, że dajcie mi tą szansę, żeby wam jeszcze pokazać pewne rzeczy, które podczas tego live'u nie będziemy mieć możliwości pokazać. Ale teraz, jeżeli jest taka możliwość, jeszcze tylko przywitam Jolu, witam cię serdecznie, witam wszystkie grupy, które zawsze witacie, czyli Mysłowice, Radom, z Zagranicy,
granic, także Melbourne ostatnio. Dużo było pozdrowień także z niektórych krajów afrykańskich, co w ogóle było dla mnie wspaniałe. Więc dzisiaj jest idealny dzień, żeby właśnie powiedzieć o tym jednym z filarów, na które zwracałem uwagę, o Stachurski, Sun Energy i Słoneczna Strona Mocy i Grodno, który jest partnerem strategicznym. Mój drogi, powiedz mi, jeżeli jest tak... Żadnych zanieczyszczeń, żadnych odpadów. Będziesz miał czystą, zieloną, swoją energię elektryczną. Dzięki temu będziesz oszczędzał na comiesięcznych rachunkach za energię elektryczną. A możesz powiedzieć coś na temat samej technologii? Co dzisiaj, z czym tutaj możesz coś powiedzieć na ten temat? Tak, technologia fotowoltaiczna jest znaną pewnie wielu z Was technologią przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Dzięki modułom fotowoltaicznym zainstalowanym na dachach będziemy generować prąd, który będzie zużywany w Twoim domu. Dzięki temu Twoje rachunki będą niższe. Czyli można by powiedzieć, że są takie realne i namacalne oszczędności wynikające właśnie z takiej instalacji, zamontowania takiej instalacji. Możesz coś na ten temat Tak, to oprócz takiego działania proekologicznego, tego, że nie będziemy korzystać z typowych źródeł wytwarzania prądu, czyli z węgla w przypadku polskich zasobów głównie, będziemy to generować z odnawialnych źródeł energii, czyli będziemy działać korzystnie dla środowiska, to również czysto finansowe aspekty, bo będziesz w stanie oszczędzić rocznie około 6,5-7 tysięcy złotych ze swojej 10-kilowatowej instalacji. Aha, bo powiem Ci szczerze, że wczoraj, kiedy ja nigdy nie informuję o tym, że są live'y, po prostu robię to, nazwijmy to spontanicznie, aczkolwiek większość osób wie, że o tej 8.29 co drugi dzień robię te live'y, ale wczoraj informowałem i było trochę pytań w związku z tym, bo od razu nie ukrywałem też, że chciałem dać informację o tym mniej więcej, że ten live będzie dedykowany i było kilka pytań, ja sobie wynotowałem, na przykład jedno z takich pytań, po jakim czasie średnio zwraca się taka instalacja, więc tak jak powiedziałeś, mniej więcej należy się spodziewać, że przy tej mocy, jaka to będzie moc, możesz mi przypomnieć? 10 kW. 10 kW, że przy takiej mocy... Zaoszczędzisz około 6,5-7 tysięcy, co przełoży się na realny czas zwrotu w latach, w okolicach 6 lat. No, warto też wspomnieć w tym miejscu, że istnieje wiele programów dofinansowań fotowoltaiki. W zeszłym roku z programu Mój Prąd można było skorzystać, uzyskując 5 tysięcy złotych dotacji do budowy tego typu instalacji. Od 1 lipca rusza kolejny nabór Mojego Prądu. Jeszcze nie znamy założeń, ale to wpłynie na zmniejszenie czasu zwrotu, czyli ta fotowoltaika będzie zwracała się jeszcze szybciej, jeżeli uzyskamy do niej jakiekolwiek dotacje. Moi drodzy, jeżeli możecie mi uczynić tą przyjemność, bo to jest dla mnie z punktu widzenia mojej filozofii dość ważne. Mamy też przygotowane dla Was trochę upominków dzisiaj i chciałbym te upominki, czy takie, no też troszeczkę informacyjne rzeczy niektórym z Was zaprezentować. W związku z tym, jeżeli możecie zrobić mi tą uprzejmość, udostępnijcie naszego live'a swoim znajomym, przyjaciołom, tym osobom, które uważacie, że te osoby są zainteresowane właśnie tą tematyką. I wśród tych osób, które udostępnią właśnie tego live'a dzisiaj, ja postaram się jak najwięcej osobom przekazać te nasze upominki. A co to będzie? Ja myślę, że dzisiaj po południu pozwolę sobie na takiego live'a gdzieś po godzinie 16, gdzie powiem Wam, co to będzie i do ilu osób i jakie te upominki będą skierowane, więc jeżeli możecie mi uczynić tą uprzejmość, to bardzo Was o to proszę. Natomiast z takich pytań, które się bardzo często pojawiały właśnie w tej korespondencji do mnie, było między innymi, na ile odporne są właśnie takie panele na działanie takich czynników zewnętrznych? Tak, to częste pytanie. Moduły fotowoltaiczne z frontu mają 4 mm klejonego, hartowanego szkła. Są one odporne na gradobicie, są odporne na podstawowe akty wandalizmu. Ta szyba, która jest zabudowana na module fotowoltaicznym, jest bardzo podobna do Twojej szyby samochodowej. Czyli takie gradobicie, typowe gradobicie, nie powinno takiego modułu uszkodzić. Oczywiście warto taką instalację fotowoltaiczną ubezpieczyć. Warto dobezpieczyć ją wtedy, kiedy ubezpieczasz swój dom. Twoja instalacja ma rok ubezpieczenia gratis, więc
pierwszy rok jakby od wszystkich zdarzeń ta instalacja, od wszystkich zdarzeń ta instalacja jest ubezpieczona. Aha. A jak wygląda na przykład kwestia konserwacji tych urządzeń, czy serwisowania, bo powiem szczerze, ja oczywiście troszeczkę o tym wiem, ale osoby, które były tym zainteresowane, ta informacja jakoś nie przebija się tak, wiesz, w pierwszych kontaktach. Zazwyczaj wiesz, wartość, możliwości zwrotu, gwarancje i tak dalej. Natomiast te kwestie dotyczące konserwacji czy instalacji jakby troszeczkę na drugim planie pozostają. Tak, to też ważne, jakie są koszty takiej konserwacji, czy one wpływają realnie na czas zwrotu. Generalnie instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa. W normalnych warunkach nie musisz jej czyścić, nie musisz czyścić modułów, jeżeli nie masz jakiegoś dużego zapylenia, nie jesteś zlokalizowany w pobliżu jakiegoś tartaku, który generowałby tam coś, co bardzo mocno będzie wpływało na te tafle naszych modułów. W Twoim przypadku nie będzie takiej konieczności. Raz do roku warto przejrzeć wizualnie te moduły, czy nie są gdzieś trwale zabrudzone, czy coś do nich się nie przylepiło. Wiesz, raz w roku warto na nie spojrzeć. Natomiast instalacja fotowoltaiczna jest częścią Twojej instalacji elektrycznej i raz na 5 lat w każdym domu instalacja elektryczna powinna być przeglądana i o to trzeba dbać. A wiesz co, często pojawiało się takie pytanie, ja nie wiem w ogóle jak to traktować, no ale powiedzmy sobie, że powiem po prostu, czy na tym można zarabiać? Czy nie wiem jak to, nie miałem możliwości dopytać o co chodzi, ale czy jest taka możliwość, że na tym się zarabia w jakiś sposób? To znaczy jaka jest korelacja w tej kwestii? Generalnie instalacje fotowoltaiczne, które montujemy na domach jednorodzinnych, są po to, by oszczędzać to, co normalnie wydawalibyśmy na energię elektryczną. Dzięki tej instalacji Twoje rachunki za energię elektryczną spadną do poziomu 20-30 zł miesięcznie. Natomiast w domkach jednorodzinnych nie zarabiamy na fotowoltaice. W domkach jednorodzinnych oszczędzamy to, co normalnie płaciliśmy za prąd. Oczywiście istnieją formy, na których można byłoby zarabiać z fotowoltaiki, ale mówimy tutaj o wielkopowierzchniowych inwestycjach, dużych farmach fotowoltaicznych, a nie domkach jednorodzinnych, tak jak u Ciebie. Aha. A jaka jest taka średnia okres gwarancji? Czy one się różnią na poszczególne moduły, czy na poszczególne urządzenia, które wspierają całą tą instalację? Tak, generalnie mamy dość długie okresy gwarancji na wszystkie komponenty instalowane u Ciebie. Na moduły fotowoltaiczne mamy 25-letnią gwarancję produktową, więc te moduły przez 25-30 lat wiemy, że będą bezawaryjnie u Ciebie produkowały ten prąd. Falownik, czyli samo serce instalacji, układ elektroniczny firmy Fronius ma 10-letnią gwarancję produktową. Także przez te pierwsze kilkanaście lat właściwie nie spodziewamy się tutaj jakichkolwiek awarii, jakichkolwiek ingerencji. Rozumiem. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania, to dzisiaj jest wyjątkowy moment i czas, abyście, jeżeli chcecie, możecie je zadać online. Z przyjemnością Maciek na nie odpowie. Ja też postaram się gdzieś tam, jeżeli będą bezpośrednio do mnie pytania też związane z całą instalacją, to chętnie Wam odpowiem. Mogę Wam tylko powiedzieć z ciekawości. Tutaj cały czas trwa montaż. Tutaj jest... za chwilę Wam pokażemy, tak pod koniec, którą mamy w ogóle. 8:42. Spokojnie gdzieś tak po 8:51 pokażemy Wam, jak to wygląda tutaj z zewnątrz. Przynajmniej to, co uda nam się pokazać, jeżeli będzie w miarę dobre połączenie internetowe. I oczywiście, jeżeli ustawię odpowiednio telefon do live, to mi się najbardziej spodobało dziś na samym początku. Natomiast jeżeli macie pytania, to z przyjemnością chętnie odpowiemy już teraz. Jeżeli nie, to ja w imieniu Maćka odpowiem po południu albo w innych naszych łączeniach live, być może już w przyszłym tygodniu, bo też bardzo dużo pytań i bardzo dużo korespondencji do mnie przychodzi po samych live'ach i chętnie, jeżeli tylko będzie taka możliwość, to zrobię. Chciałbym zapytać o zastosowany system PPOSZ, bo budzi on wiele pytań i wątpliwości obecnie. To ważne pytanie. Generalnie każdy system fotowoltaiczny powyżej 6,5 kW, u Jacka montujemy 10 kW, wymaga uzgodnień rzeczoznawcy PPOSZ, czyli jego projekt takiej instalacji wymaga uzgodnień rzeczoznawcy PPOSZ. I ten rzeczoznawca decyduje o tym, jakie zabezpieczenia PPOSZ muszą na takiej instalacji się pojawić po to, żeby ta instalacja była bezpieczna. W przypadku instalacji u Jacka falownik został zamontowany na zewnętrznej ścianie, na elewacji tego budynku, więc żadne dodatkowe rozłączniki PPOSZ nie były w tym miejscu potrzebne. Jeżeli instalujemy falownik w środku, wtedy musimy zastosować dodatkowe rozłączniki przeciwpożarowe. Od razu tam widziałem pytanie, jak długo trwa montaż?
Montaż 10-kilowatowej instalacji u Jacka trwa 2 dni. Ale wczoraj prowadziliśmy też, nagrywaliśmy film z tej instalacji, więc musieliśmy kilkukrotnie przerywać chłopakom pracę. Generalnie udałoby się każdą taką instalację do 10 kW wykonać w jeden dzień. Tak, bo oczywiście, tak jak już słyszeliście, wczoraj prowadziliśmy tutaj ostrą akcję realizacyjną pewnych materiałów filmowych, które sukcesywnie będą się pokazywać, no myślę, że już w maju, tak mi się wydaje. I to też trochę właśnie wpływało na całą naszą logistykę tutaj, przede wszystkim instalacyjną, ale wydaje mi się, że jakoś udało nam się to pogodzić. Niemniej, czy można zaoszczędzić na energii? Czy jak nie ma słońca, to panele słoneczne będą naładowane? Pozdrawia Rafał Stanowski, Gór, tak przypuszczam. Tak, rozliczamy fotowoltaikę w skali roku, czyli my będziemy sobie generować energię elektryczną latem, będziemy jej latem produkować zbyt wiele względem naszych potrzeb. Tą nadwyżkę będziemy odkładać do zakładu energetycznego, ten zakład energetyczny będzie nam tą nadwyżkę magazynował, a w zamian za tą odłożoną w zakładzie energetycznym energię będziemy sobie mogli w ciągu roku odebrać 80% tej porcji, którą tam wprowadziliśmy. Czyli produkujemy sobie wtedy, kiedy są słoneczne, super dni do produkcji fotowoltaiki, a odbieramy tą energię wtedy, kiedy jej potrzebujemy. Naszym magazynem jest sieć energetyczna. Czyli można by powiedzieć, że tak na dobrą sprawę, analizując to, co u mnie było tutaj od wczoraj, co oglądam, tak gdzie patrzę też na innych, gdzie są takie realizacje, to mniej więcej średnia taka realizacja może bez jakichś takich niespodzianek to w jeden dzień powinna się zakończyć, czy nie? W jeden dzień kończymy takie realizacje. U Ciebie jest stosunkowo dużo instalacja 10-kilowatowa, natomiast takie mniejsze, typowo domowe instalacje w domach, w których nie planujemy pompy ciepła, czyli poziom około 4-5 kW, to zwykle jest jeden dzień. Wiadomo, że my tutaj przygotowaliśmy wspólnie taką instalację, która też będzie zagospodarowywać to, co się będzie działo w przyszłości, czyli pompy ciepła i też ładowarkę do samochodów elektrycznych i inne pewnie jeszcze urządzenia, które być może tutaj akurat teraz nie przychodzi mi do głowy, ale w przyszłości mogą się pojawić i które będą mogły być zasilane w ogóle z całego takiego systemu, więc jeżeli można, to faktycznie planujesz, przy takiej realizacji planuje się, zawsze się robi jakąś, przepraszam, że tak się wyrażę, ale jako laik, górkę pewną, tak? Czy to się jednak stara się dopasować do tego zużycia, które jest na bieżąco i nie przewiduje się jakiegoś zapasu, a jeżeli nawet jest taki zapas, tak? To w sytuacji, kiedy on nie jest wykorzystywany, to właśnie co się z nim dzieje, tak? Tak, nie powinniśmy generować zbyt dużej nadwyżki do zakładu energetycznego, bo ta nadwyżka nam przepada, jeżeli nie odbierzemy jej w ciągu roku od wprowadzenia, więc nie opłaca nam się wybudować zbyt dużej elektrowni fotowoltaicznej. Zawsze rozmawiamy z inwestorem o tym, jakie ma plany na rozwój. Zawsze jest też tak, że nasze zapotrzebowanie energetyczne rośnie. Mimo tego, że stosujemy coraz bardziej wydajne sprzęty, coraz bardziej energooszczędne systemy, to i tak jakby tendencja jest taka, że zużywamy coraz więcej energii elektrycznej. Wszystko mamy dzisiaj na prąd. Kuchenki mamy na prąd, będziemy ładować samochody elektryczne na prąd, telewizory mamy coraz większe, laptopy mamy coraz większe, coraz jaśniejsze, telefony coraz większe, wyświetlacze, te ładowarki coraz bardziej wydajne. Tego prądu zużywamy co roku więcej w każdym domu. Tutaj często pada pytanie mniej więcej, jaki jest koszt takich realizacji. To oczywiście zależy od mocy pewnie i pewnie różnych komponentów. To no ja na ten temat nie mogę się fachowo wypowiedzieć, ale Maćku, jeżeli możesz jakieś takie odrobinę takich parametrów, które o tym decydują, ujawnić, to byłoby super. Tak, oczywiście wszystko zależy od wielkości instalacji, którą mamy zamontować, od warunków, w których będziemy montować, ale takie typowe instalacje fotowoltaiczne zaczynają się od 20, kończą na prawie 50 tysiącach złotych. Tu jest, było oczywiście pytanie, po jakimś czasie się to zwraca, więc to pewnie też zależy od różnych parametrów, tak? Tak, ale zwraca się w okolicach 6 lat. A, no to mniej więcej już wiecie, że to należy się spodziewać przy takich realizacjach, że to jest mniej więcej taki horyzont czasowy. Ja tutaj bardzo dużo fajnych pytań właściwie powinienem je zapisywać, bo one dosyć... Tak, ja też czytam, witam o córki, nie widać oszczędności, rodzina 4-osobowa i rachunki takie same. No właśnie.
to wymaga oczywiście analizy, natomiast fotowoltaika jest bardzo mocno powtarzalna, czyli to nie jest tak, że zamontujemy instalację u Jacka, czy zamontujemy gdzieś instalację gdzieś indziej. Jeżeli te moduły są zorientowane w kierunku południowym, południowo-wschodnim, południowo-zachodnim, to one są bardzo mocno przewidywalne. W każdym miejscu w naszym kraju właściwie wiemy, ile energii te moduły wyprodukują. Więc jeżeli te rachunki się nie zmieniły, to może wynikać z okresu rozliczeniowego, może wynikać z tego, że fotowoltaika pracowała na przykład przez zimę, a jeszcze nie pracowała latem i tej energii było jeszcze zbyt mało, żeby zbilansować te rachunki. Natomiast tej technologii jesteśmy pewni i ta technologia jest bardzo mocno powtarzalna. Także te pytania, na które mogliśmy Wam teraz odpowiedzieć, mam nadzieję, że jeden panel by mi wystarczył. Jaki koszt? No nie wiem do czego, ale może jest taka możliwość. Nie ma takiej możliwości. Minimalna instalacja to 6 modułów fotowoltaicznych, żeby uruchomić falownik. Czy trzeba wymierzyć samemu, czy sami przyjeżdżacie i wymierzacie na dachu? Jak to wygląda właśnie w takim przygotowaniu, realizacji? Tak, zwykle ofertę przygotowujemy na podstawie rzutów satelitarnych. One są już dzisiaj bardzo dokładne. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, prosimy naszego klienta o zdjęcie lub wysyłamy tam naszego człowieka już na pomiary. Ale zwykle te rzuty satelitarne są na tyle dopracowane, że jesteśmy w stanie z dużą dokładnością przygotować ofertę. Jeżeli są oczywiście bardzo duże skosy dachów, to nam jest ciężko to zmierzyć. Natomiast w 80% przypadkach jesteśmy w stanie przygotować ofertę. Tutaj Sebastian pisze, jeden panel równa się kilka modułów, więc jak najbardziej jeden panel wystarczy. Nie do końca wiem, o co chodzi, ale... Według polskiej normy budowlanej to, co instalujemy u Ciebie w sensie pojedynczej sztuki, to moduł fotowoltaiczny. Jeżeli połączymy je ze sobą, to moduły tworzą panel, więc zgadzam się z tą wypowiedzią jak najbardziej. Czyli widzisz, słuchajcie, zbliża się 8:51 właściwie. Teraz znowu będzie lekkie zamieszanie, dlatego że chcieliśmy wstać i pokazać Wam po prostu, jak to wygląda u mnie bezpośrednio na dachu, czyli w moim gospodarstwie domowym. Na pewno tutaj teraz mogą być pewne zawirowania w obrazie, ale to jest live i to można by powiedzieć nawet dzisiaj wyjątkowo, w wyjątkowej okoliczności, taki spontaniczny i z samym początkiem pokazuje, że naprawdę uczestniczycie w realizacji live'a, który pokaże Wam w czasie rzeczywistym, jak to tutaj wygląda. Spróbujemy? Dobrze, zobaczymy. Będę to kontrolował. Słuchajcie, to jest... Nie? Właśnie. I tak to wygląda. Tu są montowane już panele, są montowane na dwóch częściach dachu. To jest jedna z tych części i druga jest po stronie, można by powiedzieć, tutaj południowo-zachodniej, także jeszcze nie jest doskonale oświetlona. A właśnie. Tak to wygląda. A teraz pokażemy Wam falownik, nie? Świetnie. Chodźcie, a teraz pokażemy Wam falownik. I to wygląda... Nie. Falownik to tak naprawdę serce naszej instalacji fotowoltaicznej. Pewnie wejdę tutaj. Falownik to tak naprawdę serce naszej instalacji fotowoltaicznej. To on jest odpowiedzialny za generację tej sinusoidy, którą podajemy na Twoje odbiorniki. Tak naprawdę to jest najważniejsza część naszej instalacji. Tutaj mamy zabezpieczenia na prądzie stałym, zabezpieczenia na prądzie zmiennym, dwie rozdzielnice i sam falownik. Dokładnie. Także dziękujemy Wam za fajne spotkanie. Chodźmy jeszcze tutaj. Tutaj Wam jeszcze pokażę coś takiego. Tak wyglądają moduły. Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Tak wyglądają moduły. Pójdziemy jeszcze na koniec usiąść sobie. Tak wyglądał spontaniczny, można by powiedzieć, w cudzysłowie, live na żywo z tego, co dzieje się właśnie w moim gospodarstwie domowym. To jest kolejny krok, tak jak mówiłem, w
realizacji mojej wizji i mojej filozofii. Cztery filary przejścia na słoneczną stronę mocy. Gospodarstwo domowe zasilane we wszystkich możliwych aspektach z odnawialnych źródeł energii, szczególnie właśnie jak widzieliście z energii słonecznej. Potem działalność koncertowa, logistyka koncertowa także zasilana. Logistyka transportowa koncertowa także dzięki samochodom elektrycznym i hybrydowym. I najważniejszy też jest ten element, gdzie ja staram się uczestniczyć i jako ambasador Słonecznej Strony Mocy wspierać wszystkie te działania, wszystkie te obszary, w których pojawiają się odnawialne źródła energii. I to jest właśnie dzisiejszy krok. Mam nadzieję, że za niedługo już będą kolejne live'y, bo na pewno kolejne takie wydarzenia będą i u mnie w tym obszarze, czy w jakichś innych pojawiały się systematycznie. Będę starał się także zapraszać kolejnych gości i będziemy was informować na ten temat i odpowiadać też na wasze pytania, jeżeli tylko będziecie mieć pytania. A z tego, co dzisiaj widzieliście, macie takie pytania i to was bardzo, bardzo interesuje. Dziękuję też za bardzo dużą ilość korespondencji, która była też do mnie na Messengerze w tej kwestii. Wybraliśmy tylko kilka najważniejszych pytań, ale myślę, że w ramach kolejnych jakichś spotkań, czy moich live'ów, czy jakby stories, będę też wam odpowiadał, czy to na Instagramie, czy na Facebooku w tej kwestii. Także dziękujemy wam, trzymajcie się, pozdrawiamy was jeszcze raz. Maciek. Dziękuję serdecznie. Z firmy Grodno, ja Jacek Stachurski. Trzymajcie się i wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Udanego dnia, udanego tygodnia, udanego po prostu całego tego czasu, który sobie zaplanowaliście i niech wszystkie wasze zamierzenia i plany się spełnią i niech nasza moc, siła, potęga, energia, harmonia będą z wami przez cały czas. Trzymajcie się. Dzięki.